kolejny mecz Podhala Nowy Targ. Panie trenerze, drugi mecz w lidze, porażka w Ostrowcu. Tak jak pan wspomniał przed chwilą w naszej rozmowie prywatnej, wiosna rewelacyjna, seria meczów zwycięstwo za zwycięstwem. Rozpoczęli się sezon 16-17 od porażki przed własną publicznością. Na pewno przykre. Kolejna w Ostrowcu, na trudnym terenie. Jak pan ocenia swój zespół w kontekście tych dwóch spotkań, a szczególnie pod kątem tego meczu w Ostrowcu? No cóż, no inaczej wyobrażaliśmy sobie ten start. Wydawało się, że te środki, które stosowaliśmy w czasie przygotowań zimowych, te bodźce na tyle podziałają dobrze na zespół, że będziemy wyglądać podobnie jak to było wiosną. Cóż, zespół jest troszkę zmieniony. Wydaje się, że doszło kilku zawodników, którzy podnieśli poziom tego zespołu, a tu paradoksalnie mamy z tym kłopot. No, w tej sferze takiej psychicznej upatrywałbym główny powód tego. Nie wystartowaliśmy dobrze, ta porażka z Avią nas zaskoczyła. My całkiem nieźle graliśmy, tylko po prostu po takich błędach, które nie powinny się zdarzać na tym poziomie, bo wiemy, jak się w danych sytuacjach zachować, jednak popełniliśmy je i wykorzystała to Avia, wykorzystało to dzisiaj też Krzo. No, też widać tutaj, bijemy się w piersi, musimy to skorygować, musimy się zastanowić, że też dzisiaj ten mecz był trudny dla nas też pod względem fizycznym i po rozmowach na gorąco z chłopakami widać, że nie czują się komfortowo. Musimy troszeczkę skorygować ten troszeczkę plan treningowy i te obciążenia. Liczyliśmy też na to, że to zespół Krzo będzie miał problemy, bo miał wyczerpujący pojedynek przecież pucharowy w tygodniu. Mi się wydaje, że było widać też, że odczuwali, ale prowadząc 2-0 ustawili się na swojej połowie gospodarzy, grali świetnie, defensywnie rozwijali wszystkie nasze ataki. No cóż, może zwłaszcza w tej drugiej połowie wyglądaliśmy fajnie piłkarsko, ale za to punktów nie przyznaję niestety. Musimy przełknąć gorycz porażki. Tak jak mówiłem wcześniej, jak pan podkreślił, mamy wiosnę, mieliśmy świetną serię, 7 zwycięstw nas zniosło. Teraz są dwie porażki. Na pewno to nie będzie seria, fajnie, że już w środę, gdzie ta sportowa złość piłkarzy na pewno nie opuści. Zregenerujemy się, mamy 2 świąteczne dni, odpoczniemy. Ale będziemy szukać punktów w środowym meczu z Karpatami w Ostrowcu. Jaki wpływ na zespół miały te żółte kartki, te szybko uzyskane? Te żółte kartki to tak ostudziły chyba. No to po pierwsze, że ostudziły. No, zareagowałem też zmianami, bo było widać, że napastnicy Krzewa są na tyle mocni fizycznie i w tych pojedynkach jeden na jeden są bardzo trudni do opanowania. To groziło usunięciem i stratą któregoś z zawodników, więc puściłem przede wszystkim świeżych, no i nieobarczonych żółtymi kartkami. Panie trenerze, w ubiegłym sezonie bardzo jasno się mówiło o faworytach. Teraz ciężko wskazać faworyta. Pan ma faworyta? No oczywiście oprócz swojego zespołu. No tak, ja wierzę w swój zespół. Poprzedni sezon pokazał, że jako Beniaminek i na tym Podhalu stworzyła się fajna drużyna. Jeszcze sukcesywnie próbujemy ją wzmacniać. No, takie niepowodzenia nie mogą nas załamać. Wręcz przeciwnie, musimy się jeszcze mocniej zastanowić i jeszcze dokładnie analizować swoją grę i mocniej pracować na to, żeby ta nasza gra i ta nasza drużyna wyglądała coraz lepiej. Natomiast jeśli chodzi o faworytów, no tutaj Krzo pokazało, że to jest bardzo dojrzały zespół, mający w swoich szeregach zawodników, którzy no naprawdę robią tak zwaną różnicę. Jamrus, to przede wszystkim rzuca się w oczy jego doświadczenie, jego umiejętności, jego siła fizyczna jest bardzo ważna. No, tak jak Krzo gra w defensywie, no, to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia i dużo umiejętności, żeby ich pokonać. Nam przede wszystkim wiosną dopisało szczęście i to też mamy tego świadomość. Dzisiaj gdybyśmy grali bezbłędnie w defensywie, można byłoby się pokusić o coś więcej. No, liczyliśmy chociaż na ten jeden punkt, na ten jeden punkt niestety. No wracamy z niczym. Nie mówię, na Krzo wydaje się, że powinien należeć do tego faworyta, wydaje mi się, numer jeden. My nie mamy jeszcze takiej wiedzy na temat poziomu gry zespołów z województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale próbujemy pomału się coraz więcej dogadywać, też po tych pierwszych kolejkach, już jakieś tam przemyślenia są, ale gospodarze, tak, na pewno będą wreszcie na nas. Nam pozostaje życzyć, by ta porażka w Ostrowcu była przełomem pana drużynie i od meczu z Ostrowcem, od środowej potyczki, już było zdecydowanie lepiej w Nowym Targu. Mam nadzieję, że to będą prorocze słowa. Z góry wam dziękujemy za to, jeśli to ma być przełom. A życzymy powodzenia. Cóż, my nie składamy broni, będziemy walczyć.
A jeszcze pod halę Nowy Targ mieliśmy zespołowi w tej trzeciej ligowej stawce napsuje trochę krwi. Będziemy wygrywać, przyjdzie nasz czas. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.